dość kawał drogi to jest. Jadę już, mam je skłamać, 3,55. Także jest to trochę jazdy, co prawda. No, zobaczymy, jak to będzie z moim powrotem do domu. Może być też tak, że gdzieś nockę będziemy musieli przestać. Ale oczywiście nocka płatna, także nie ma problemu. Chociaż będę starał się, żeby nie, bo no, nie chcę stać w trasie, no tak wam powiem. Od poniedziałku mam robotę, także jestem na spokojnie, będziemy trochę, pojeździmy trochę znowu w filmie Woodside. Najprawdopodobniej, no nie wiem jak to będzie, bo wy to macie z tygodniowym opóźnieniem te filmy wszystkie, tak powiedzmy z tygodniowym. Trochę jeszcze filmów macie, które wam nie opublikowałem, jak to kręcę teraz, ponieważ uznałem, że będę dawkowo powoli z tymi filmami, żeby nie na szybkiego, nie na hopsiu. Także tam powiedzmy różne sytuacje się zdarzają. Może być tak, że na przykład na razie mam pracę, a przyjdzie co czego jutro i dowiem się na przykład, że na przykład nie pracuję, nie? Staram się brać wszystko, co popadnie, no ale to czasami tak się nie da. Zresztą niektórych prac po prostu nie chcę robić, no i tyle. No. Na pewno nie będę robił multidropa, bo multidrop to nie jest dla mnie, ja nie mam takich nerwów. Aczkolwiek multidrop oznacza więcej godzin pracy i lepsze pieniądze, tak? No ale by tak się kłócić, to teraz na przykład dzisiaj na pewno zrobię 15 godzin czasu pracy. Na pewno zrobię 15 godzin czasu pracy. Także będziemy powoli jechać. Chciałbym mieć już załadowane w drugą stronę, no ale to by takie proste. Na razie trzeba jechać przed siebie. Ale my mamy jeszcze jechać 9 km prosto, bo to nie jest Heltenham. Znaczy Heltenham ogólnie jest, tylko miejscowość nazywa inaczej. Także jedziemy. Kod mam wpisany, także jedziemy po kodach. Tutaj sajcik, jeżeli chodzi o kody, jest dość dokładny. W zasadzie, no to do 8.15 mogę pracować jedynie. Także o 5 będziemy już stali. Widzicie, te znaki nieraz tutaj zamieszczają, że ta droga będzie zamknięta przez 6 nocy, ale widzicie, to się robi w nocy. Tutaj się nie robi tak u nas, że kurde, środek dnia i żeby ludziom nie płacić na godzinę złotówkę więcej, to robią w dzień, jak jest największy ruch, nie? U nas tak. Tak jest i długo tak będzie jeszcze. Ile tam jeszcze czasu? 7 km do zjazdu, 8 minut. Także za chwilę będziemy zjeżdżać. Mam tylko taką nadzieję, że miejsce załadunku będzie gdzieś blisko, żeby się nie chce daleko jeździć, kurde. Ale mnie to w sumie obojętnie, jak nawet miałbym zostać na noc, to wziąłem sobie śpiwór, wziąłem sobie poduszkę, wziąłem sobie trochę rzeczy na zmianę, znaczy trochę, no bielizę osobistą tylko, skarpetki, majtki i podkoszulek, nie? To sobie mogę założyć. Ojejkuś, moi drodzy. Mam tylko nadzieję, że ten sklep to nie będzie jakaś niewidowa, tylko jakiś normalny. Zobaczcie, to co na oknie z przodu kręci moją pracę.
kręci za to z przodu i kręci za to z tyłu. Tutaj wszystko jest na podglądzie, wszyściuteńko. Także no trochę kiepsko, no ale co zrobić. A 40 tam było? Na lotnisko Stanem to też wali, a tak teraz o to wychodzi. No nie wiem, no w każdym razie. Na razie jedziemy za 5 km, musimy gdzieś zjechać tutaj. Jakoś nie pamiętam, jak się droga nazywała. Ale w każdym razie będziemy tu zjeżdżać. Tam będzie już dojazd pod samą praktycznie firemkę. Firma pewnie będzie mała jakaś, jak nie widuwa, żeby tam się tylko zmieścić, normalnie rozładować, ustawić gdzieś cichutko w kąciku, zrobić tureckie piątkę, zameldować, że już jestem unloaded. Także dostałem pewnie jakąś wytyczną, gdzie mogę. O, tutaj jest ten temat, a nie, on sleep road, dobra. Sleep road, znaczy nic innego jak tylko. A! Być może to się czyta Sleep Road, być może, ale ja jestem Polakiem, czytam Sleep Road. No gdzie my będziemy tu skręcać, czy nie? Chyba nie, jeszcze idziemy prosto. Tak, jeszcze prosto, nie na 40, dobra. To jedziemy dalej. Słuchajcie, zgubiłem moją czapeczkę Mana. Miałem ją od wielu, wielu lat. Ona już była sfatykowana, ona była prana, szyta. Prana milion razy oczywiście. Szyta, kurde, no wszystko co tylko chcecie. No i została w Mulgrove. Niestety. No, nic się nie zrobi, została. Musieli teraz zjechać. Zjazdem numer 11A. Idziemy sobie z tym 11A i tam będzie, słuchajcie, kurczę, 4 km. 6 km on na miejsce. Mam nadzieję, że znajdziemy bez żadnego problemu tę firmę. Dobra, 11A, będziemy zjeżdżać. Patrzę, czy się nagrywacie. Coraz słabsza ta kamera jest, słuchajcie. Także i tak będę musiał kupić nową kamerę. Ta kamera już będzie powoli. No, ale zobaczcie, ile lat mi służy. Od 2013 roku praktycznie cały czas nią nagrywałem dla was. Także naprawdę ta kamera zasługuje na oklaski. Naprawdę Sony dał świetną kamerę. Co prawda nie używałem jej, nie wiadomo jak się. No, ona była używana bardzo często. Zobaczcie, macie ponad 500 filmów, z czego no, 3/4 było zrobione tą kamerą. Tam parę było zrobione telefonem komórkowym na samym początku. Można powiedzieć nawet nie 3/4, dużo więcej. Praktycznie 90% powiedzmy filmów na moim kanale była właśnie zrobiona tą kamerą. Ale jeżeli nawet nie, no to tu jest naprawdę bardzo ładnie. Jakieś lasy tam dalej. Wow!
1,6 km prosto. Czyli zaraz będziemy gdzieś zjeżdżać. Które zadokowały się, można powiedzieć, jakieś tam miejsce, w jakichś miejscach takich starych, takich, wiecie, które, takich starych fabrykach. No i oni się, one się nie będą, one nie będą przynosiły całego procesu produkcji. Przykład, no chociażby nawet te piwo, co ładowałem w Burtonie. Prosty przykład. No my akurat nie będziemy jechać do... Wobec tego będzie bardzo ciężko. Zaraz wracam, słuchajcie. Tylko niech samochody przestaną jeździć. Zanim oni przestaną jeździć, kurde, urwaj, czy jak? No patrzcie by się.
zaraz wracam. Jestem. O, skrócę was trochę. Nie było mi około 6-7 minut. Chwilę mnie nie było. No, czekaj to, bo muszę zbić bieg na niższy. Zakaz wjazdu ciężarówek. Czekaj, to też muszę dać. O, accept to access. Muszę się zapytać, kurde. Masakra z tym dojazdem tutaj dzisiaj. Idę się zapytać, bo jeszcze się wpieprzę. No i co? Muszę zjechać, bo Angole przecież się pozabijają. Kurde, dobra, wjeżdżam tutaj, słuchajcie. Ryzyk fizyk. Uda się, to się uda. Nie, to się nie uda. Gdzie się pchać? Przecież mam, kurde, jakby kierunkowskaz włączony. Wjeżdżamy. Trudno. Wjeżdżamy i idę się zapytać, czy to jest tu. Dobra. Póki co, dzięki. Widzimy się po krótkiej przerwie. Słuchajcie, ta sytuacja cała z tym zostawieniem was w samochodzie i wyłączeniem kamery powodowała, że mam tylko 14 minut nagrywania. Nie będę tu nagrywał, tutaj i tak się nic nie będzie działo. Ja zaraz tą kamerę po prostu podłączę. Mam tutaj odpowiedni kabel, za pomocą którego będę mógł podłączyć kamerę do ładowania. Wszystko mam, o nic się nie ma co martwić, wszystko mam. Jestem uzbrojony po zęby. Stoję, słuchajcie, zobaczcie, gdzie ja stoję. No widać najlepiej, to jest taka firemka jakaś, która zajmuje się sprzedażą kwiatów, takie rzeczy, także no jest tu dość ciasno. A na namiar złego, jak widzicie, oczywiście samochody stają jak święte krowy, bo po co stanąć, kurde, tam, gdzie nie ma ciężarówki? Najlepiej pojechać tam, gdzie właśnie ciężarówka jest. Także, jak to ludziska przeważnie potrafią robić, wpieprzać się po prostu, można powiedzieć, pod koła. Także na razie, póki co, słuchajcie, wszystko jest w porządku, czekam cały czas teraz na załadunek. Mam nadzieję, że za chwilę się coś okaże. Ja jeszcze mam, co prawda, 20 minut pauzy, ale po 20 minutach pauzy po prostu do nich przykręcę i powiem, słuchajcie, jestem tu i tu. Zresztą wiedzą, gdzie jestem. Wiedzą, gdzie jestem, bo przecież mają mnie na komputerze, także wszystko jest. I kabel jest taki długi do ładowania kamery, więc nie sięgnie. Także będę musiał zrobić taki myk, że tutaj go podłączyć i kamerę zaraz z wami po prostu wyciągnąć z statywem i go po prostu trochę niżej dać. O, nie bójcie się, to tylko ja. O, tutaj tak, bach ją na razie póki co. Drugie, bach, schować. O, tak. Ona będzie leżała i tak, tylko na chwilę, jak jeszcze nagrywam, to żeby było. O, dobra, niech leży. Na chwileczkę do góry.
na mnie. O, tutaj to też się niedługo będzie kończyło, bo tu już kabelki się odginają. Także wybór USB. Nie, 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 to ma być tylko ładowanie. O, dobra. On się tu ładuje, okej. Okay. Także słuchajcie, wejdzie, czego spotykamy się za jakieś, za jakąś godzinę, dwie. Powiem wam, co u mnie. Na razie póki co pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Czy to jest telefon? Nie, on pewnie jest włączony, ten telefon, bo nawet nie działa. No nic, słuchajcie, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Na razie póki co trzymajcie się. Działa czy nie? Raczej w takim starym szmelcu telefon nie będzie działał. To wszystko, na razie, do usłyszenia. Nie wiem, jakim cudem, ale znowu zostało mi tylko 10 minut baterii. No, cuda się zdarzają. Podejrzewam, że już ta kamera będzie powoli do wyrzucenia. Ok, więc podsumujmy sobie dzisiejszy dzień. Byliśmy... Właśnie, gdzie my byliśmy? Do tego momentu muszę... Znaczy, w tej okazji muszę wziąć dokumenty. Przy okazji dobrze, że je wziąłem, bo leżały na szybie i mokły. Dokumenty pojadą sobie samochodem. Zrobię ich zdjęcia, kopię. W tym celu nic nie zrobię, bo telefon jest rozładowany. Nie ma tu innych gniazdek? No nie ma, na to wychodzi. No trudno. Byliśmy... No patrzcie, miałem powiedzieć, gdzie byliśmy. Widzicie, jak jestem zmęczony już dzisiaj? Byliśmy w miejscowości Cheltenham. Coś takiego, Cheltenham najprawdopodobniej to się czyta. Tam rozładowaliśmy ziemię. Macie jedno ujęcie z tej okazji. Dużo nie kręciłem tym razem, bo po prostu no nie było w ogóle nic się ciekawego nie działo. Cały czas, jeżeli chodzi o piątkę i o szóstkę, to cały czas korki, nic w ogóle, kompletnie nie do pokazywania. Praktycznie sama tandeta, nic ciekawego. Także jeżeli chodzi o piątkę i o szóstkę, o M-ki, to tam nic ciekawego się raczej nie wydarzyło. Staram się nie ziewać, ale czasami to nie wychodzi. Załadowałem teraz cement, słuchajcie, worki z cementem. I powiem wam naprawdę, że no trochę się narobiłem, bo założyłem bodajże chyba 11 pasów. Tutaj nie ma tak jak u nas. Jeszcze raz powtórzę. Anglia a Europa to są dwie różne sprawy. I tak na przykład jak na Europie, jak ładowałem, mogą sobie spokojnie stać na naczepie i przerzucać pasy i nikt nic nie mówił, tak tutaj nie macie prawa tam wejść, bo od razu health and safety, jak to się mówi. Dlatego właśnie to jest w pewnych momentach aż śmieszne. No ale no, takie mają reguły i nic się nie zrobi. No, w każdym razie tak to, słuchajcie, wygląda. Nie przeskoczymy niektórych rzeczy, ale tak jak mówię, tak jak mówiłem wcześniej, niektóre przyjeżdżenia z Europy nie pasują tutaj. To się ma podobnie z jazdą na magnesie. Jeżeli ktoś w Europie kombinował, to tu nie przykombinuje. Jeżeli przykombinuje, będzie chodził bardzo, bardzo, bardzo przestraszony. Tutaj się nie pitolą. Także, no tu jest ta wosa po prostu, no tu, przecież ja pamiętam, do dzisiejszego dnia pamiętam sytuację, słuchajcie. Z życia wzięta sytuacja. Siedziałem sobie w samochodzie, pamiętam. Byłem w New Haven, już teraz nie pamiętam, jak się nazywa ta nazwa tego portu. Podejrzewam, że zaraz się, że tak powiem, ktoś odezwie i powie, jak to się powinno czytać. No i byłem w New Haven. No i tam sobie po prostu siedziałem, tam zawsze pełno ciężarówek jest, tam na weekend jak się zjeżdża, tam można stać normalnie, tam są prysznice, tam jest toaleta, wszystko tam jest, przynajmniej było, jak ja tam jeździłem jeszcze parę lat temu. Ostatnio tam byłem, całkiem niedawno. Zresztą chyba film nawet z tego macie, o ile dobrze przy... No zresztą ja, jaki wy nie macie film ode mnie, wszystko macie. No i tam któregoś dnia spałem, pamiętam. No i któregoś dnia sobie też śpię.
kątem oka firanka była odsłonięta i patrzę kątem oka, a tam ktoś, kurde, chodzi przy samochodzie. Chodzi, zagląda, jakby znikał przez chwilę mi, coś tu kuca przy aucie. Ja mówię, kurde, kto to? Lekko wychodzę, znaczy wychodzę, odsłaniam firankę, patrzę, Wosa. Pod samochodem u mnie, z boku, oglądają bieżniki, wszystkich po kolei. Prawdziwa historia. Niezmyślona. Także tutaj nawet jak jesteś na pauzie, po prostu pauzę robicie, podjeżdża Wosa do portu i w New Haven, pamiętam, wtedy jak tam byliśmy, po prostu sprawdzała samochody i podejrzewam, że dzisiejszego dnia sprawdza. Także... no jest jak jest, no Boże kochany, no... Tutaj w Anglii nie przekombinujecie. Ja mówię jeszcze raz, że tutaj ten transport jest po prostu nudny, no, ale jest ciężki i ta praca tutaj jest ciężka i męczy, to trzeba powiedzieć. To wszystko jest małe, to jest wszystko ściśnięte. Jak jeździłem po Europie, to ładowałem samochód, kurczę, powiedzmy gdzieś w Polsce, jechałem do Irlandii albo coś, tam przecież ja dwa dni nic nie robiłem, tylko jechałem. No niestety, no teraz już coś takiego na razie póki co nie wróci. Jest pewien, słuchajcie, taki zmęczony, taki padnięty, dzisiaj jestem od 5, przepraszam bardzo, od 4 rano na nogach, jutro też będę. Jedyny plus tej sytuacji, co jest teraz, to jest ta, że nie będę siedział w ogóle przy filmach ani nic, nie muszę nic robić i mogę iść spokojnie, że tak powiem, prościutko do łóżka i spać. Jutro, jakie plany na jutro? Jutro jest sobota, jutro dojeżdżamy do portu, wysyłamy ten samochód cały jedzie po prostu, cały, czyli z zestawem, bo przeważnie jest tak, że się tylko odsyła naczepę. Jutro puszczamy cały z zestawem. Takie dostałem polecenie, także go oczywiście wykonam, bo mi tam to niepotrzebne do życia. No proszę bardzo, tu nawet jest telefon. Telefon nawet jest. Proszę bardzo, nawet nie wiedziałem. Wszystko tu jest. Telefon. Co to jest tutaj? Do świateł. Ładowarka jest moja. Muszę ją pochować. Wszystko muszę pochować. Tu mam tyle rzeczy do chowania. Oh. Oczywiście zapach, bo jak to się mówi, jestem takim samym, że tak powiem, jestem zwolennikiem, jak jest w aucie czysto. Ale sorry, nie będę sprzątał tutaj nikomu. To nie ma nawet o czym mówić. W dupie to mam. Że tu jest brudno. Ja tym autem nie będę długo jeździł. Jutro już go zostawiam. Aj, co to my tu wzięliśmy? Oczywiście pastę do zębów, szczoteczkę to trzeba mieć, bo to kurczę, bez tego to jak bez ręki. Owinę to tylko w papier, żeby to mi się nie pobrudziło. No, tu na wszelki wypadek papier toaletowy. Wiecie, to jest takie emergency. Emergency. Wiecie. Papier toaletowy, jak ja to mówię, papier toaletowy ogólnie, słuchajcie, jest cenniejszy od złota. Jest cenniejszy od sztabki złota. Spróbujcie sobie wytrzeć tyłek sztabką ze złota. A papier toaletowy, jak znalazł? Ktoś wiedział, co wymyślić. Teraz tak, słuchajcie, żebym niczego nie zapomniał. Kamera idzie na sam koniec, jeżeli chodzi o te rzeczy. Teraz tak, tutaj wszystkie moje okulary, to wszystko tutaj musi być. Żebym tego nie zapomniał, żebym tego nie zgubił. Wszystkie kable, wszystko już dzisiaj będę. Zostanie tylko jeden kabel, który ładuje mi telefon, bo telefon muszę mieć jutro. Nawet nie ma o czym gadać. Tu mam knapika, moi drodzy. Knapik jest, tylko knapik jest zepsuty. Muszę kupić jakąś inną nawigację. No ale to swoją drogą, kiedyś przy okazji. Teraz tak, co tu jeszcze mam swojego, żeby mi nic nie umknęło? To, oczywiście, chociaż to już się nie przyda, bo... zresztą zobaczymy. Ja to schowam na wszelki wypadek. Teraz tak, brudna bluzka, przepocona. No niestety, tak się robi. Ja ją na razie tutaj zostawię, żeby ona trochę przeschła. Ale jutro ją po prostu schowam do... Po prostu schowam.
Mój kask osobisty. Mój osobisty kask, słuchajcie, jeżeli ktoś się w nim. Jeżeli ktoś się w nim poci, to tylko ja. Słuchajcie, sprawa, no powiedzmy sobie szczerze, ohydna. Nie wiecie, kto w tym chodził, no z szacunkiem dla każdego człowieka, no ale nie każdy szanuje, że tak powiem, higienę osobistą. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, że nosiłem, aż mi się niedobrze robi, nosiłem po kimś kask, później mnie tak łeb swędział, kurde, myślałem, że jakiś wstrzymam, naprawdę. Od tamtej pory, kurde, staram się już mieć swój kask. Znaczy od tamtej pory, no kupiłem go niedawno, jak wiecie, na filmie widzieliście, jak go kupiłem. Ale już staram się mieć swój. Nie ma opcji, żebym ja chodził w czyimś, kurde. Co to ma być, kurde, co? Wiesz, kask kosztuje grosze. Bez przesady. Teraz tak, buty jutro zakładam. W zasadzie będę wjeżdżał na prom samochodem, także założę moje normalnie Nike. Jeżeli chodzi o rękawiczki, też już mogę je schować, bo już najprawdopodobniej nie będę jutro nic robił, jeżeli chodzi o takie roboty. Także rękawiczki schowam. Mam jeszcze jedną parę tutaj, dostałem w prezencie. Dostałem, naprawdę, nie wziąłem sobie ich znikąd. Ja jeszcze chusteczki mokre, przed chwilą właśnie sobie wziąłem prysznic z mokrymi chusteczkami. Przydaje się, uwierzcie mi, zresztą podejrzewam, że połowę z was, co jeździ, ma takie chusteczki z sobą. Czasami po prostu jest nawet niemożliwe, żeby się wykąpać. Tak na przykład sytuacja jak dzisiaj, że ja stoję w jakiejś industrialce dzikiej tutaj, w tym Clitrow. Także różne rzeczy się mogą zdarzyć. Czyli te buty muszę wziąć, a te muszę schować. Jutro już nie będę w tych butach łaził. To jest zasłona, firana, ja jej szukałem. Aha, przede wszystkim. Bardzo ważna tutaj ta ładowarka. Śpiwór zostawiam, będę w nim spał oczywiście, przecież nie będę się tutaj całą noc grzał webastem, bo jutro mogę rano samochodu nie odpalić. Też taka szansa jest, przecież cholera wie, kto to jest za samochód, nie? Teraz tak. Do Hisham trafię. Trafię. Czyli mogę już tą komórkę wywalić, schować. Ona jest nie naładowana nawet, no ale to nie ma problemu. Teraz tak, zostawię sobie jeszcze długopis, moje kluczyki od samochodu, ładowarkę z telefonem, mój portfel oczywiście. Nie jest wcale ciężki, kurde, to jest problem. Czekajcie, co ja tu mam? Tu jeszcze brakuje mi karty kierowcy, dobra. Czyli tak, tu jest prawo jazdy, dobra, karta kierowcy jest w tym, bo się kręci pauza, także ciężko by było, żeby się po prostu karta kierowcy znalazła w portfelu. Karty płatnicze, mam ich aż 4, nie wiem skąd aż tyle, z czego korzystam tylko z jednej, no ale mam. Dobra, teraz tak, papiery tutaj, jeżeli chodzi o ten papier, to jest dostarczone, to jutro pojedzie sobie z samochodem, a to jutro pójdzie do tuby. Nie, to pójdzie też razem z tym. To pójdzie też razem z tym, proszę bardzo. O, tak, a to jest mój timesheet. I timesheet też jutro będzie do uzupełnienia, jak już przyjadę do portu. Teraz tak, karta kierowcy, słuchajcie, jakiegoś Angola. Została tutaj. Jakiś Lee Stewart Campbell. No, ma pecha. Chciałem mu to zostawić na portierni, ale góra zadecydowała, że mam to wysłać razem z samochodem. Okej. Okay. As you wish. No. Także moi drodzy, moje drogie. A wiem, że jesteście też. Będziemy powoli się pakować. W poniedziałek zaczynamy pracę znowu z powrotem dla Woodside. Woodside, słuchajcie, jedna z najlepszych firm, na których pracowałem. Bardzo dobre samochody, nowoczesne, przede wszystkim fajne auta. No, powiem, że
roboty mają trochę gorszą, jak tutaj ci, co robią, bo tam nie ma takich odsyłek na czep, ale też przyjemnie, czemu nie? Tutaj odsyłacie na czepy, to praktycznie jest jeden załadunek, rozładunek i do portu, nie? Rozładunek, załadunek i do portu i na tej zasadzie się wszystko tutaj buja. Miło, przyjemnie. Czemu nie? Dobra, teraz tak, tu mamy wszystko już spakowane. Tak, tu mam wszystko spakowane. Kask, żeby nie zapomnieć. Tutaj jest... Dobra, już wiem co. Tutaj jest tablica rejestracyjna z samochodu. Nie wiem dlaczego, co ona tu w ogóle robi. Okulary, wszystko jest. Dobra. Teraz tak. Śmieci jutro swoje wyniosę, ale żadnych innych. Teraz tak, tutaj muszę położyć moją walizę, która już jest gotowa do... Tak. Widać? A, nic nie widać. Dobra, nieważne. Dobra. O, dobra. Wszystko mam. Jestem gotowy do spania. Oczywiście nie pójdę już spać. No ale spotykamy się jeszcze rano na chwilę i to będzie na tyle. Ale kurde, rymuje, nie? Sobota. Sobota ma to do siebie, że przeważnie w cywilizowanych krajach, nie wiem jak jest w Polsce jeszcze, ale podejrzewam, że będzie coraz lepiej, chociaż te soboty w Polsce to tak były w kratkę. Mi tam każdy płacił za sobotę tak jak za każdy dzień tygodnia, czyli marne grosze. Ale ogólnie chodzi, że soboty są tutaj dodatkowo premiowane. Jeszcze nie tylko tu, no bo tam gdzie jest stawka jakaś taka godzinowa albo coś, to jest premiowane. No to na przykład tutaj jest w Anglii, no i można spokojnie powiedzieć na przykład, że opłaca się pracować tylko w weekend, na przykład poniedziałek, wtorek. Tak wynika z moich doświadczeń, nie? Że wtedy najlepiej się zarabia, a w niedzielę to już w ogóle. No, także jakbym miał możliwość pracy w same weekendy albo coś, to bym brał bez zastanowienia, nie? Słuchajcie, wstałem, spałem sobie 6 godzin. Wstałem, jak przed chwilą powiedziałem. No i zaraz będziemy jechać już do Hisham. Kupiłem sobie taką ładowarkę, już jest jedno spalone, jedno USB. Taki szajs robią teraz normalnie, że aż szkoda słów. Dobra, muszę patrzeć, czy wszystko wziąłem, nie? Bo tutaj, wiecie... Tutaj wszystko, tu ok, tutaj też ok, no. Tutaj kamerę już nie zmieszczę, co prawda, ale kamera będzie ze mną sobie mogła, chociaż może ją zmieszczę jeszcze. Muszę sobie kupić inną walizkę, żeby miał więcej miejsca tutaj. Słuchajcie, no mamy jeszcze 15 minut przerwy, ale nie mogę ruszyć szybciej, jeszcze muszę sobie poświęcić 15 minut na obejście samochodu. Oczywiście nie będę robił 15 minut, znaczy muszę zrobić 15 minut, żeby to było na tachografii oczywiście, że za każdym razem WOS-a musi to widzieć. A oczywiście ja przejdę auto w 5, już będę wiedział. Przed chwilą sprawdziłem poziom oleju, że olej trzeba będzie dodać. Nadzieja, doleję oleju w czym? Naprawdę, słuchajcie. Tak jak mówię, no, agencyjny pracownik to jest taki najemnik, który bierze jakąś robotę, jedzie, robi. W czasie tej mojej pracy na LTD, no to miałem już parę samochodów. Ten nie jest najgorszy oczywiście. No najbardziej, na pewno, że tak powiem, na pewno jest też tak, i to nie ma co ukrywać, że jest jednym z najbardziej brudnych samochodów, jakiego do tej pory miałem przyjemność prowadzić, no ale no, niektórzy nie dbają po prostu, a ten kierowca, co tu jeździł, czyli pan Campbell Lee, on raczej nie dbał o samochód, także jego sprawa, jego brocha, nie moja. To jego samochód, jego karta tu została. On będzie się martwił, on będzie się tłumaczył później, nie ja. Ojejku. No nic, słuchajcie. Trzeba będzie zaraz wstać. Od
słonić świat i świat staje się piękniejszy. Piękniejszy. Piękniejszy dla kogo? Galodnie. Weźmiemy firankę, szczepimy, żeby nie tego. Tu są buty gotowe do wzięcia. Patrzę jeszcze po tych wszystkich, słuchajcie, tutaj dziureczkach, czy mam coś jeszcze do wzięcia. Raczej nie. Moje dokumenty. Wszystkie dokumenty są ok. Do tuby dokumenty wsadzę zaraz, jak będę szedł na obchód. Zaraz, słuchajcie. Tu mam wszystko. Najważniejsze są niektóre rzeczy, które trzeba 3 razy sprawdzić, czy macie. Czyli tak, ładowarki. O, jeszcze trzeba się psiknąć. Tak, właśnie. Że pięknie pachnieć w porcie. Chociaż nie wiem po co. Dobra, jest słuchawka. Jest, dobra. Jeszcze raz można to pochować delikatnie. Ten telefon bardzo ważny. Nie lubię mieć... Znaczy, wszystko sprawdzam po 3-4 razy zawsze. I słuchajcie, postanowiłem, że nie będę kręcił, chociaż, nie wiem, w sumie, zaraz zobaczę, poczekajcie. Spojrzałem, słuchajcie, tylko szybko, w czasie tej sekundy, kiedy mi nie było na nagranie, jest go tak mało, że nawet nie będę już kręcił portu, jak dojeżdżam, bo to nie ma żadnego sensu, bo już tam wiadomo sprawa, że... Jak to tam wygląda? Dobra. To tylko jeszcze papiery tu muszę zmieścić. Ja podejrzewam, że się zmieszczą akurat papiery. Wezmę je sobie, zabezpieczę tylko. Tak. Słuchajcie, jak nie było pracy, tak nie było. A wczoraj chyba z 10 telefonów odebrałem. Może nie z 10, ale z 6 na pewno. To sobie te papiery uzupełnię. Jak będę w porcie. Dobra. Walizka gotowa do wzięcia. Teraz tak, tu są papiery, które tak, te papiery muszę muszę dać do tuby. Czyli tak, to do tuby, która jest w naczepie, a te papiery z dostarczenia, z delivery zrobię sobie zdjęcie, że te papiery miałem w samochodzie. Sprawdzę ten aparat, co ja tu mam w tym telefonie Swift. Jest tandetny, jest bardzo słaby, ale kurde, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma. Coś tam będzie może widać, że te papiery tu były. Coś tu w ogóle widać? Ja pierdzielę. Wiecie co? Taki tandetny ten aparat, że aż... Że aż masakra. Czekajcie, bo teraz widzę na razie cień swojej ręki. Dobra, wezmę tak, że on to niby... Tylko żeby te papiery były, żeby były podpisane. Niby dowód, że one są, że one były tutaj, że je zostawiałem. O, dobra. Okej. Są czytelne w miarę? No nie, jak zwykle, jak wszystko na tym telefonie, ale chociaż widać podpisy. Dobra. Czyli tak, czyli tutaj zostawimy sobie te dokumenty, żeby one tu były. One pojadą z samochodem. Tutaj taki boksik jest. Tutaj jest boks na Londyn najprawdopodobniej. Tu damy tutaj, żeby to tu leżało, papiery, mój klucz, mój portfel, wszystko to też tutaj zaraz znajdzie swoje miejsce. Okej. To papierki sobie tutaj postawimy. O,
Mój portfelik tu. Papiery sobie będą tutaj leżeć. O, że one są papierami, które ja robiłem, że to są moje papiery już uzupełnione. No, tak ma być. Mamy porządek. Ordnung muss sein. Jak to mówią nasi przyjaciele Niemcy. Swoją drogą ostatnimi czasy czytam o tym, jak zaczynają nas uczyć demokracji, gdzie wiecie wy co, że sami kurde swoich dziennikarzy tłamszą kurde, no normalnie aż się śmiać chce z tego wszystkiego. A śmiać się tylko można. 10 minut możemy jeszcze sobie pogadać. Ja się za ten czas ubieram, słuchajcie, bo muszę sprawdzić ten samochód od razu, jak się tylko zmieni. 15 minut jeszcze na sprawdzenie auta. Ja sobie go też obejdę. Tutaj wszystko na komputerze w dzisiejszych czasach można wyczytać wszystko. No ale opony trzeba sprawdzić i w ogóle te sprawy, także no, muszę wyjść, muszę wziąć latarkę, przyświecić, kurczę, czy wszystko jest ok. Przyświecę, popatrzę. Wycieków żadnych nie powinno być, chyba. Wiem, że lampa jest jedna spalona. Ale to już temat dla pana po drugiej stronie morza, nie dla mnie. No, tu nic nie ma w tym aucie, kompletnie nic. Gdyby była lampka, to może bym się skusił ją zmienił, ale że tu nie ma kompletnie nic w tym aucie, kompletnie, no to co, ja będę się wygłupiał, nie? Raporcik poszedł i to tyle w temacie. Dobra, jeszcze tylko moja kamizelka. Jest ok. Idziemy na obchód samochodu. Chociaż wiecie co, nie chcę mi się tego kręcić, naprawdę nie chcę mi się. Jest ciemno, gówno widać. Pokażę wam tylko ewentualnie tak kamerą przejadę, gdzie my jesteśmy, jak my stoimy. O, zobaczcie. Jakaś industrialka. To mi silnik sam się wyłączył, bo chciałem doładować trochę akumulator. No trudno. No i tak to wygląda, tak mniej więcej, gdzie my stoimy. To jest Cliff Row.